jak wymyśliłem ten temat, to zawsze trzeba, jak wymyślisz temat, musisz jakby odpowiedzieć sobie na kilka różnych pytań. No? Jak ja będę się w tym miejscu, jak się dostanę do tego miejsca, z kim będę pracował, o czym to będzie. Bo najpierw to ja wymyśliłem sobie miejsce. To jest głupie, oczywiście, tak nie powinno być. Ani do wymyślania tekstów, do tekstów gazetowych, ani do książkowych. No jak wiecie, z książką nie mam wielkiego doświadczenia, bo to jest pierwsza, którą napisałem. I no właśnie, jak wymyśliłem, to nawet wymyśliłem sobie miejsce, że chcę tam pojechać w to miejsce. A bo zaczęło się od tego, pani Boli, w ogóle. Zacznijmy od początku, bo zaczynam od środka też. Przyszły do mnie jakieś takie dwie lalunie z jakiejś telefonii komórkowej i powiedziały, panie Jacku, my byśmy bardzo chcieli, żeby pan pojechał gdzieś. Mówię, dokąd? A to pan, dokąd pan chce? Może być daleko? Jak daleko pan chce, im dalej, tym lepiej. No dobra, a co ja muszę za to? Od razu podejrzliwy jestem. Pan musi wziąć z nami, ze sobą nasz telefon. Mówię, nie są to surowe warunki zawsze, ze sobą telefon. No ale dokąd ja mam jechać? Wszystko jedno. Żeby tylko... A ile mi dajecie pieniędzy? No tam powiedział, ile dały pieniędzy, to sporo. Naprawdę sporo. Ponad 25 tysięcy. I żeby pan tylko wziął nasz telefon. Dobra, to ja szybko wymyślę, dokąd ja mogę pojechać, bo nie mam akurat nic w głowie i tam skontaktujemy się. No dobra. Jest forsa, uparte były jak cholera, żadne, warunki nietrudne, więc trzeba jechać. Wymyślałem sobie, dobra, co ja, o czym ja to ja marzyłem ostatnio, zawsze, no, no Kołyma, no tak, rzeczywiście, no to dzwonię na Kołymę, mówię, proszę bardzo, niech pan jedzie na Kołymę. No i skoro jadę, skoro mam pieniądze, 25 to troszkę małowato, pierwszy raz gadam cholera o pieniądze. Troszkę małowato, bo zrobiłem szybko rachunki, jak długo powinienem być, że będzie książka, więc troszkę krucho, ale 25 to już jest od czego zacząć, nie? Ja wiadomo, że podziaduję, jeszcze gdzieś dostanę. Więc jakby zacząłem opukiwać temat, tak jak to reporterzy mówią. Zacząłem się uczyć tego wszystkiego. Zatrudniłem nawet dwóch researcherów, czyli takich pomocników, którzy mieli dla mnie fedrować internet, polski i rosyjski. Bo ja bym tego wszystkiego nie przewalił, za dużo. A ja fedrowałem Bibliotekę Narodową i tam wyczytywałem wszystko, co się da, od razu wpadłem na ten pomysł i od razu mi się to wrzuciło w oczy. Fundamentalnym i podstawowym dziełem są opowiadania Kołymskie Warława Szałamowa, taka gruba, tołsta jak kniga z 1000 stron. I od razu wiedziałem, że to będzie mój przewodnik. Że to będzie ta książka śladami, której ja będę jechał. I od razu wiedziałem, że ja się historią nie zajmuję. To mnie nie ciekawi kompletnie. Ja po prostu będę jechał tropami tej książki w tym miejscu, gdzie tam o których pisze Szałamow, ja po prostu podejdę i zobaczę, co tam jest teraz. Kto tam mieszka? Co robi? Czym się zajmuje? Też złoto fedruje? Ale czym się chce, cholera, w takim miejscu? Na Kołymie? Nie wiem jak państwo, ale ja to chciałem na tę Kołymę, dlatego że jak słyszę to słowo, to mam ciary po plecach mi latają. No z tego jestem pokolenie. No może jestem skrzywiony, ale tak samo jest... Tak samo jak usłyszę słowo o święci, mam takie same ciary na plecach. I podobne skojarzenie. Ja widzę jeden wielki komin dymiący na czarno. Nie wiem jak państwo, ale ja tak mam i nic na to nie poradzę. Ale tam żyje jednak 80 tysięcy ludzi w Oświęcimiu. Też są szczęśliwi. Też mają dzieci, też się wychowują, płodzą. Zarabiają pieniądze, piją wódkę, leją się po mordach. To wszystko, nie? Życie, normalne życie jest. Jakby Rosjanin przyjechał, mógłby zrobić fajny reportaż, fajną książkę o Oświęcimiu, nie? A ja powiedziałem, to ja sobie pojadę na Kołymę, zrobię to samo właśnie, tylko tam. W miejscu, w którym latają mi ciary po plecach, ale zobaczę o tych zwykłych rzeczach. No rzecz jasna, kurczę, ja nie jestem głup, nie mogę udawać, że nie wiem, gdzie jestem. To jak przyjadam do Kadykczanu, to muszę powiedzieć, dlaczego jestem w Kadykczanie. Bo Warła Przełamów opowiadał, że tam się utopiła świnia w szambie i później wszyscy się kłócili o to, kto ją zje. Bo wszyscy chcieli. To wreszcie trafiła do kotła strażników łagrowskich. Bo przecież nie dowiedzieli jednego kogoś.